Dzieci bardzo się różnią między sobą pod względem masy ciała, zapotrzebowania na mleko, przybierania na masie już od samego początku, od pierwszych dni, od momentu urodzenia, a potem te różnice również istnieją. Natomiast rodzice dzieci szczupłych, chudych, przybierających w dolnych granicach normy, bardzo często słyszą różne głupie komentarze i jeszcze głupsze rady, i dziś się zajmiemy głupimi radami, które słyszą rodzice chudzielców w każdym wieku, czyli od urodzenia poprzez kolejne miesiące życia, etap rozszerzania diety i taki okres wczesnego dzieciństwa. Na tym się dzisiaj skupimy, ze szczególnym uwzględnieniem tych najmłodszych dzieci. Zobaczcie. Co najczęściej ci rodzice słyszą? Jakie rady najczęściej się pojawiają? Od samego początku, od pierwszych dni życia, przyrost masy ciała dziecka jest związany nie tylko z ilością mleka w piersi czy w butelce. Wielu osobom wydaje się jednak, że dziecko zawsze zje wszystko, co dostanie absolutnie. I że dziecko samo nigdy nie kończy spożywania posiłku, co jest to bzdurą, ponieważ wiele dzieci wypija tylko trochę mleka z butelki i ją odrzuca. Co pokazuje, że to dziecko samo decyduje, ile tak naprawdę potrzebuje zjeść. Oczywiście, że są też dzieci, które jedzą bardzo, bardzo dużo i nie mają za bardzo tych hamulców. Natomiast są też takie dzieci, które notorycznie są niejadkami, chudzielcami, które same rezygnują z jedzenia, pomimo że wciąż jeszcze ono jest. Tak? Czyli, że jeszcze jest mleko w piersi, że jeszcze jest mleko w butelce, czy na późniejszych etapach mają przed sobą jedzenie i po prostu nie chcą go zjeść. I no, nie ma metody cudownej, żeby dziecku na siłę wtłoczyć więcej jedzenia, bo ktoś uważa, że tak powinno być, czy że rodzice chcą, żeby dziecko przybierało szybciej. To jest ogromny stres, jeśli twoje dziecko. Wciąż przybiera na dolnej granicy normy, a czasami nawet trochę poniżej. Jeśli twoje dziecko ciągle wisi na samym końcu siatek centylowych, jeśli przy każdej wizycie u pediatry słyszysz, za mało przybiera, nie da się go więcej karmić, oj, znowu nie wskoczył w wyższy centyl, wyższy kanał. Jeśli wszystkie babcie mówią o matko, jaki chudy, suche rączki, chude nóżki, policzki, takie szczupłe, to powinien być bobas, a sąsiadka to ma dziecko w tym samym wieku, jest taki gruby, taki śliczny, rumiany, pyza taka, a ten taki chudy, taki mały, taki... No, i te komentarze się nie kończą nigdy. Dziś nie będzie o komentarzach, bo o tym można by kolejny odcinek nagrać. Dzisiaj będzie o głupich radach, które najczęściej słyszą rodzice tych maluchów, które nie są szczególnie tłuściutkie. I te rady padają i ze strony babć, cioć, i ze strony czasami personelu medycznego, nad czym mocno ubolewam. I bardzo często rodzice biorą sobie je do serca. Więc omówmy dzisiaj te sześć najczęstszych, bzdurnych rad. Rada numer jeden to jest: musisz dawać więcej mleka. No naprawdę, przecież dotychczas nie dawałam dziecku jeść. Jeśli chodzi o niejadki, to ja tu mówię o dzieciach, które nie jedzą, bo nie chcą. A nie, że im brakuje tego jedzenia albo są chore. Ja mówię o zupełnie zdrowych, prawidłowo rozwijających się dzieciach, przybierających ciągle na dolnej granicy normy. I to są dzieci, które dostają mleko na każde zawołanie dostają mleko bez żadnych ograniczeń, a mimo to to one same rezygnują z dalszego picia tego mleka z piersi lub z butelki. Czasami jest tak, że. Hmm, Rzeczywiście tego mleka brakuje w piersi na przykład lub dziecko nie ma odpowiednich kompetencji, by tę piersi opróżnić i to jest nie ta sytuacja, o której ja dziś mówię. Ja mówię o tym, gdy mleka jest cała rzeka i dziecko mimo to rezygnuje z dalszego jedzenia, lub nawet mama próbuje go dokarmić butelką, a on tą butelkę odrzuca, po prostu nie chce. Lub gdy dziecko jest karmione butelką, dostaje pełną butelkę mleka, zjada tylko część i po prostu nie chce zjeść już więcej. Niestety tutaj ciśnienie też często yy, mają pediatrzy, że to dziecko ma przybierać więcej, że jest w dolnej granicy normy, że trzeba je więcej karmić nie dociera, że to dziecko dostaje mleko, nie jest głodzone, po prostu nie chce więcej jeść. Co w takiej sytuacji zrobić, jeśli to się powtarza ciągle? No ja bym poprosiła o instruktaż, czyli przyszłabym z porządnie najedzonym dzieckiem i butelką i prośbą instruktażu jak nakarmić to dziecko więcej niż ono chce. Najczęściej te dzieci po prostu tego mleka nie połykają, wypluwają smoczek, odwracają się, krzywią, nie chcą więcej jeść. A jeżeli już zjedzą za dużo, to najczęściej ulewają, więc bilans się i tak wyrównuje. Więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nakarmić dziecka na siłę. Podsumowując ten punkt, rada, by więcej karmić dziecko, które je na życzenie i tyle, ile chce, jest totalnie bez sensu. A pojawia się niestety niezmiernie. Często, bo na przykład siatki centylowe są najważniejsze i, no i jak się mieścimy tylko w dolnych centylach, no to, to na pewno od tego umrzemy, nawet jak jesteśmy zupełnie zdrowi i jemy tyle, ile chcemy. No po prostu czasami nie do przebrnięcia. Trzeba mu wcześniej rozszerzyć dietę, no bo samo mleko przecież nie wystarcza, tak? No i wiecie co najgorsze jest to, że znów nie jest to tylko rada nadgorliwych cioć, babć, koleżanek itd., ale niestety czasami też pediatrów. I ja wiem, że wygląda to tak, jakbym nie lubiła pediatrów, ale to nieprawda. Po prostu niestety naprawdę często spotykam się z taką poradą z ich strony. I wiecie, no pediatra nie jest specjalistą odżywienia dzieci. I wcale nie musi nim być, byle tylko dziecko w razie potrzeby kierował do specjalistycznej poradni zajmującej się tym rzeczywiście rzetelnie, a nie udzielał tego typu rad. No, Pamiętajmy, po pierwsze, nie szkodzić. Zalecenie przedwczesnego rozszerzania diety dziecku, po pierwsze, może być dla niego szkodliwe, a po drugie, nie osiągniemy w ten sposób celu, o jaki chodzi, tak? czyli o zwiększenie przyrostów masy ciała. A dodatkowo efekt może być zupełnie odwrotny. Przede wszystkim dlatego, że bardzo często zaleca się rozszerzanie diety za pomocą e, tradycyjnej metody, powiedzmy, czyli zaczynać e, od warzyw, które przecież mają mniej kalorii niż mleko. A jeśli dziecko jest niejadkiem, to znaczy, że z reguły po prostu objętościowo je, Niewiele, więc jeśli zje niewiele warzyw zamiast niewiele mleka, które jest bardziej kaloryczne, to będzie bilans ujemny. Poza tym, niektóre dzieci na rozszerzanie diety reagują przejściowymi biegunkami, co jeszcze zwiększy straty, że tak powiem. I tak naprawdę nie osiągniemy żadnego celu, a dodatkowo przedwczesne rozszerzanie diety wcale nie jest dobre. Na pewno ma niedobory, no bo jak jest taki chudy, no to na pewno zamałuje, a jak zamałuje, to na pewno ma niedobory. No i to słyszą rodzice niejadków w każdym wieku. I to od najmłodszych miesięcy, jak i po kilkulatki, tak? Że na pewno ma niedobory, zrób mu badania krwi, on na pewno ma anemię, na pewno nie będzie się prawidłowo rozwijał, a to nie wpłynie czasem na jego inteligencję, jak on taki niedożywiony. No a kto powiedział, że jest niedożywiony? Ja ciągle nie mówię o dzieciach, które są bardzo poniżej granicy normy. Ja mówię o dzieciach na granicy normy. Ja mówię o dzieciach, Mieszczących się w siatce centylowej, tylko że na samym dole. Ta granica po coś taka jest. Na pewno nie po to, żeby każdy był po środku normy, tylko po to jest zakres norm, że jedni znajdują się po środku, a ja nie po brzegach. Tak? I po prostu to dziecko akurat takie jest. Dajmy mu święty spokój. No i oczywiście rodzice chudzielców, którzy słyszą, że dziecko ma niedobory, słyszą też te rady, o których mówiłam przed chwilą, nie? Czyli rozszerz mu szybciej dietę, albo dawaj mu więcej mleka, no po prostu rady, które mm, są bez sensu. Dziecko jest po prostu niejadkiem i tyle. I jego żywienie powinno być adekwatne do etapu rozwoju, do jego wieku, a nie jakieś dziwne zmiany, które w sumie nie odniosą żadnego pożądanego skutku, a mogą być wręcz szkodliwe. Dzieci, które mało przybierają w tych dolnych granicach, wcale nie muszą mieć niedoborów. Oczywiście, można takiemu dziecku zrobić raz badania, żeby się o tym upewnić, ale no, nie ma sensu zakładać, że dziecko, które mniej przybiera, na pewno ma niedobory. Musi dogonić rówieśników. To nic, że urodził się mały, ale on musi dogonić rówieśników. To jest w ogóle przekleństwo rodziców, wcześniaków i dzieci o małej masie urodzeniowej. Ale już nawet patrząc na dzieci, które mieszczą się w normie, to ta norma jest bardzo szeroka od 2,5 do 4,5 kg. I jak możemy oczekiwać, że dziecko, które rodzi się z masą 2,5, prawidłową, na dolnej granicy normy, będzie w stanie dogonić w krótkim czasie dziecko, które przy porodzie ważyło 4,5 kg? Nie jest tak, że za miesiąc one będą ważyć tyle samo, czy nawet za 2 trzy miesiące. No, poziom startowy był zupełnie inny, ale oba te maluchy są zdrowe, mieszczące się w granicy normy masy ciała, oczywiście, tak? I nie wiem, co to znaczy, że dziecko ma dogonić rówieśników. My nigdy nie doganiamy naszych rówieśników. Ponieważ dzieci w każdym wieku bardzo się między sobą różnią. Różnią się wagą, wzrostem i wieloma innymi rzeczami. I nie możemy oczekiwać, że przyjdzie taki moment, gdzie wszystkie dzieci będą identyczne. No przecież to jest głupota totalna. Oczywiście te nieszczęsne siatki centylowe znów się tu pojawiają, tak? No, dziecko, które urodziło się w dolnych centylach, nagle nie będzie raczej w górnych. Ono czasami przeskakuje te kanały centylowe, ale jak robi to za szybko, to też nie jest wcale dobre, ponieważ badania wykazują, że dzieci urodzone z małą masą urodzeniową, które bardzo szybko przybierają, a często są przekarmiane w pierwszych tygodniach i miesiącach życia, mają większe ryzyko otyłości. Wcale nie jest korzystne, żeby te dzieci wskakiwały w kolejne centyle coraz wyższe, byle nie spadały z tego na którym są. Czasami mam nawet wrażenie, że wcześniaki są trochę lepiej w tej całej mitologii żywieniowej traktowane niż dzieci z małą masą urodzeniową po prostu, czyli urodzone o czasie, ale małe. Bo wcześniaki to już są osobne siatki centylowe dla wcześniaków, trochę inne normy, trochę się bardziej zwraca uwagę na te maluchy, że one trochę inaczej się będą rozwijały. Ale dzieci, które są zdrowe i urodzone o czasie, ale z małą masą, to po prostu ciągle rodzice słyszą, że on powinien to, on powinien tamto. No, strasznie to musi być męczące. Masz chude mleko, lepiej daj mieszankę. I to jest oczywiście hit y, wszystkich bab, cioci, całego tego starszego pokolenia. Teściowa, mama, tak, to są te osoby, które najczęściej to powielają, y, bo kiedyś była taka wiara w chude mleko, i ona tym osobom z tego pokolenia po prostu pozostała. Ale wiedza się zmieniła i my wiemy, że nie ma żadnego chudego mleka. No, na litość. Słuchajcie, mleko zawsze, ale to zawsze jest idealnie dostosowane do potrzeb dziecka. Nie zależy, czy jest to dziecko małe, duże, grube, chude, czy jest to wcześniak, czy dziecko urodzone o czasie, czy jest lato, czy zima. Mleko zaspokaja wszystkie potrzeby dziecka: wszystkie potrzeby żywieniowe, energetyczne, tak prawidłowa laktacja zaspokaja wszystkie te potrzeby. I nie ma e, żadnego powodu, żeby to świetne mleko mamy zamieniać na mieszankę, wierzą, wierząc w to, że dziecko dzięki temu będzie lepiej przybierało. I tu znów dygresja mała. Ja nie mówię o sytuacji, gdy dziecko z tej piersi się nie najada i trzeba je dokarmić, e, bo nie uzyskuje prawidłowych przyrostów. Ja mówię o sytuacji, m, gdy dziecko mlekiem mamy się najada, a niekiedy mama nawet odciąga to mleko, próbuje dokarmić dziecko, on już go nie chce. No i wtedy oczywiście niektórzy się utwierdzają w przekonaniu o chudym mleku. No bo objętościowo ja dużo, ale na pewno to mleko nie było takie wartościowe, było za chude i dlatego on tak nie przybiera. Oczywiście totalna bzdura. No i tu jeszcze się pojawia ten nędzny argument po wodą w cyckach, czyli chudym mlekiem, że ym, ale z butelki, to ty przynajmniej wiesz, on zje z butelki, to ty wszystko kontrolujesz, a z piersi tej pomiarki nie ma. Tyle, że to dziecko, jeśli prawidłowo opróżnia piersi, nie ma żadnych zaburzeń ssania, to ono z butelki niekoniecznie zje więcej niż z piersi. Jak jest niejadkiem, to jest niejadkiem. Z czegokolwiek zje po prostu tyle, ile będzie chciał. No i przy okazji zaburzymy sobie karmienie piersią. Więc karmienie butelką w ogóle nie jest rozwiązaniem na niejadka. Także nie ma sensu tego robić. Ani swoim odciąganym lekiem, ani modyfikowanym, jeżeli problem nie leży w nieprawidłowym stanie. Myślę, że każdy, kto ogląda mój kanał od jakiegoś czasu, a może od dawna, a może od początku, już wie, że nie ma czegoś takiego jak chudem mleko. Ani że dieta matki szczególnie jakoś na to mleko nie wpływa. Właściwie to prawie wcale nie wpływa. I, i tak naprawdę te wszystkie rady, one różne, różne kształty przybierają. Na przykład jedz więcej tego czy tamtego, nie jest tego czy tamtego, pij więcej, pij mniej wody. W ogóle różne, głupie rady, takie totalnie nie wiadomo skąd tutaj się ludziom bierze, ale wszystko jest jakby z tym punktem tam wyjścia, masz za mleko, bo i tutaj jakaś kosmiczna teoria pada, tak? Um, nie ma czegoś takiego, jak za mleko. No i na tym możemy tę dyskusję zakończyć i przejść do kolejnego punktu. Trzeba mu podać kaszkę. To jest w sumie odmiana przedwczesnego rozszerzania diety, ponieważ gdy jest to dziecko poniżej 6 miesiąca życia, to podanie kaszki dziecku 4 czy 5 miesięcznemu jest po prostu przedwczesnym rozszerzaniem diety, ale... Co tutaj autor ma na myśli? Najprawdopodobniej chodzi o to, że dziecko zjada jakąś konkretną objętość posiłku i jak my mu dosypiemy kaszy, to posiłek będzie bardziej gęsty i kaloryczny, ale objętość będzie ta sama. Cwane, nie? Tylko, że patrz parę punktów wyżej o przedwczesnym rozszerzaniu diety to po pierwsze. Po drugie, ta rada bywa jeszcze głupsza czasem. Wiem, że to ciężko sobie wyobrazić, ale widziałam głupszą odmianę, która brzmiała... Dosyp mu do mleka cukru, to będzie więcej energii. Wyobrażacie to sobie? Dosypywanie dziecku cukru do mleka, które i tak jest słodkie? No, i to nie są wcale takie rzadkie porady. Oczywiście z tą kaszką jest częściej, ale ten cukier mi się już przewinął ileś razy. Wiecie co? I tak na koniec przyszła mi do głowy jeszcze siódma rzecz. Siódma bardzo głupia i szkodliwa rada, która dotyczy dzieci większych, czyli zwykle dzieci. Yy, Powyżej ósmego miesiąca życia. To jest taka głupia rada pod tytułem: odwróć jego uwagę, a wtedy więcej zje. I tutaj albo w głupi sposób zabawiamy dziecko, wpychając mu bokiem łyżeczkę, albo pokazujemy mu bajki: ono się gapi jak zahipnotyzowane, a my wtedy wciskamy tą łyżeczkę. Albo też jeszcze wstrętna odmiana, trochę, in, trochę co innego, ale podobne, czyli taki szantaż. Jak zjesz obiadek, to dostaniesz deserek. No, od babci nie weźmiesz, babci nie kochasz, no zjedz. Szantaż emocjonalny, nie? Wszystkie te rzeczy są diabelnie szkodliwe, pod względem takim już psychodietetycznym, bo tym się przecież też zajmuje na co dzień. Można tym popsuć dziecko strasznie, a naprawa trwa długo i nie zawsze się powiedzie. Kształtuje to skrajnie nieprawidłowe nawyki żywieniowe. My uczymy dziecko, że trzeba bezmyślnie wpychać w siebie jedzenie, patrząc na telewizor. I to wyobraźcie sobie w odniesieniu do dorosłego człowieka, nie? to byśmy do u dorosłego to tępili, bo to powoduje otyłość. A przecież w dzieciństwie kształtują się nawyki żywieniowe. Uczenie, że deser jest nagrodą za zjedzenie obiadu. Kiedy dziecko będzie w stanie się ciągle nagradzać, będzie jeść na przykład tylko słodycze albo głównie słodycze. I um, zdrowa żywność będzie tą karą, którą trzeba przeżyć na przykład, żeby dostać deserek. Absolutnie nie wolno nam tego robić, i może i się czasem zdarzy, że dziecko wtedy więcej zje, ale moim zdaniem zdecydowanie więcej jest z tego strat niż jakichkolwiek korzyści. Oh, ciężki temat, co? Wśród moich konsultacji, zarówno stacjonarnych, jak i online, są również konsultacje psychodietetyczne dla dzieci i mam, jeśli macie ochotę z nich skorzystać, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Oczywiście wszystko jest w opisie tego filmu, wszystko jest na mojej stronie. W razie jakichkolwiek pytań, oczywiście zachęcam do zadawania ich również w komentarzach. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten odcinek, czy coś byście dodali, może słyszeliście jeszcze jakieś inne głupie rady. Jak się ich dużo zbierze, to może kiedyś nagram jeszcze jeden odcinek na ten temat. Piszcie, jak to było u Was. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli polubicie ten odcinek, jeśli polubicie ten film, jeśli zasubskrybujecie kanał, zaobserwujecie go, ponieważ będą się tu regularnie pojawiać kolejne ciekawe filmy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia już wkrótce.